Jeśli ktokolwiek zobaczy film, który jeden pewien starszy mob nawet dwa razy mi skopał tyłki, to w sumie już może się spodziewać jeszcze więcej takich typów. No i chyba może być tak, że akurat, że już niebawem ten gościu, którego pokonałem wtedy, to będzie nic. Bo jest jeszcze jeden taki typ, który chyba no, spowalnia cały czas, nawala po prostu, no i po prostu, no i rzeczywiście jest niego łotrem. Kompletnym łotrem, no i to ładnie, to jest właśnie on. No, w sumie spodziewałem się właśnie jego wrogiej intencji. No i zacząłem no w sumie troszkę farmić niektóre przedmioty. Ale tak czy siak wyzwaniem jest nawet karwaszy dorwać. Bo przecież nie mam tak tyle szczęścia, żeby to ogarnąć. Plus 11, nie, znaczy jak pa... Chociaż czekaj. Powinienem sobie chyba może jeszcze wytrzymać, więc... Niech ich będzie na plus 11. Niech tak będzie. No i pewnie padnę znowu. Czyż to już jest standard? Czy tak, no też... Czyż na pewno... Większość na pewno już by zobaczyło moje umiejętności, jakie są w ogóle w tej grze. I to nie jest nic przyjemnego. Ja się boję. Ale gdybym... znalazł górę na sam start, no to bym się ucieszył. A przynajmniej bym skończył jak najszybciej serię i przy okazji by na pewno dostaliby ocenę jakąś mega pozytywną. Oby było tak tym razem. Ostatnio w sumie... miałem farta, że udało mi się go pokonać, no ale... ale jakim kosztem w ogóle żyć? Weź. Nie ma nadziei, że jakoś... jakiś szybki w tempie... Ole, racha. Znowu! Bym oprywał i to dość mocno. I to byłby na pewno dość mocny start. Naprawdę. To byłby na pewno mocny start. Dość mocny. Aha, no tak, jeszcze grzyb. To kurde, no cały czas zapominam o tych grzybach, no. No, ogniami oberwicie czy coś. Co ty na mnie żarujesz, ty głupia świnio? Potem muszę na pewno patrzeć na te grzyby w ogóle. Co wy macie? Trująca chmura, dwoje szybkości, o te kurde. Ty kurde, głupia wiedźmo, ty. No. Serio? A, trująca chmura. No tak. Trująca chmura. Trująca chmura. Te chmury. Czemu ja jestem taki powolny? Co tu się dzieje? Jeśli macie odbicie, no to macie piórnami. Ochronę tylko. Chociaż... już ginę! Ja pierdzielę! Pierdzielać! Tak intuicyjnie mnie walam. Tą taką żywiołu. Mając nadzieję, że mocno werbą. No tak!
Siedzi ci poszło, Paweł. Albo plus 11 to póki co jeszcze za dużo. Nie, jakiś miałem nadzieję, że przeżyję jeszcze, no ale... Ale jakoś na razie tak mocno oberwałem, że... Dobra, spróbuję jeszcze raz. Jak teraz by się nie uda, to w sumie chyba nie wiem. I czemu od razu mi tutaj, żeby zalecił mi tutaj? Nie, 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 nie ma opcji. Plus 10, bo jak było widać, mocno oberwałem, więc dlatego nie chcę jakoś tak obrywać za bardzo. Chyba, że mogłem inaczej troszkę podejść do tego. Jak zwykle kuźwa musiała wsiąść odkurzacz, kiedy akurat robię coś ważnego akurat. I musiała cholerny odkurzacz wziąć. Nie, bo raz taka staram się być akurat. No staram się akurat mniej rage'ować. I myślę, że obiecam tego. Bo ostatnio chyba... Nie, po ostatnich takich wyzwaniach to... Byłem tak bardzo podnerwowany. Nie może je na mnie. Ale wy... Ile możecie, co? Nie widzi. Dobra, chyba będzie już pierwsze przejście. Ale nie, jednak nie. Czekaj. Oni ostatnio byli dość mocni. Chcę się ci wybuchacze. Potem jak są mocne moby. Ciernie, płynięcie, pośpiech. Świetnie, zarobiliście. Nie ma z tego dużej tłuc. No to super. Fajna zabawa. Nie, idź ode mnie. Idź ode mnie, masz karo. O, strzał lewitacji to na pewno. Strzał lewitacji ostatnio mnie potrafi rozwalić. Oni mi tak do mnie strzelają. Porobane to jest. Podwójne obrażenia jeszcze, ty. O panie. Nie. Nie. Kurde, myślałem, że zdążyłbym potkę wypić, no ale... No nie zdążyłem. Nie, no to jest porąbane. Strzał lewitacji u nich. Ale pytań! Daj mi wybić potkę! Gościu! Ale porąbany gościu! No nie spodziewałem się, że akurat... Żeby tak do mnie strzelać! Ale daj mi przynajmniej uciec! Przynajmniej! Ja pierdziele! No nie zdaje się, że przez takie chłopa można umierać nawet! No tak, jeszcze podwójne obrażenia, ale nie wiem czy... Podwójne działania jeszcze nawet gdybym spadał! To jeszcze wtedy... O, żeż ty kurde, to co by było? Gdyby jeszcze szybki atak miał. To weź, ile by obrażeń mi zadał! Ile byłoby tego? Weź ty kurde. Weź to ogarnij chłopie, ty. I kolejny. Wiem, dostań piorunem. No weź ty chłopie. Nie! No myślałem, że zdążę przynajmniej, ale nie zdążyłem. Ja pierdzielę, no tak siak obrywam. No wystarczy, że raz do mnie strzeli i nie jestem w stanie nic zrobić. Nie no, ja nie spodziewałem się aż takiej trudności w ogóle. No ostatnio starałem się chyba innym utrudniać. No nie dzięki, no. Jeszcze taki koszt w ogóle. Weź spierdzielaj ty. Jezu, no po co wam ochrona? No poważnie mówię. Po co wam ochronę?
za długo będę was tłuc. Ja pierdzielę. Po co wam to? Bez sensu. Miałem nadzieję, że tam w kolejnym przejściu już... I... Jest, dobra. Spróbuję powalczyć z nim, ale... Z doświadczenia... Wiem... Że on jest taki mocny, że on mnie spowalnia i nawet jego kusznicy, bo mają chyba złoty szybkości i trująca chmura. Tyle z tego pamiętam. On ma grzmot, zamrożenie, ostrość, tak? I nie wiem, jeśli on będzie miał, nie wiem, miał mróz, no to nie będzie jak ogarnąć. Że ty miał odbicie jeszcze. Weź ty kurde. Weź to ogarnij. I w ciągu tego umarłem już dwa razy. No fajnie, nie? Trzy. Dwa. Jeden. Pyk. Czujny łot. Grzmot, ostrość, zamrożenie. Ja chociaż padnie chyba szybko dość. No właśnie, trująca chmura. O kurde. Weź, ile obrażeń w ogóle. O Jezu. Epic, sorry, bariery. No nie, no jak. Kurde. On jednak wspomniał, że net nie ma jak w ogóle przed nim uciec. Ja pierdzielę. Co to było w ogóle? Ty, ten lewituje. Co jest? Lewitujący łotr! Jezus! Chłopy! Dać mi przynajmniej... Czekaj, czy on nie... Nie, nie spadł jeszcze na ziemię. Nie, macie... Cokolwiek. Ja pierdzielę, da? Chłopy! Siła. Nie, masz ty. Nie no, czekaj. Nie, na takich chłopów. Jak ja go zdjąć tutaj? On się tylko zbagował. Nie, masz jeszcze. Kurde. Myślałem, że podcast bym zdążył użyć, ale nie zdążyłem. Ale do Ronisa przynajmniej łotr pokonany. Ale jakim kosztem, chłopie, ty? Ja nie byłem w stanie ledwo co nie zrobić. No nie byłem w stanie cokolwiek zrobić, kiedy mnie oni tak spowalniali. Edwirby mi nie pomógł. Nawet harpuny. Nawet ta kusza mi nie pomogła. Pff, chłopie, ile obrażeń nie ma. No dobra, myślę, że chyba póki na tyle. Bo nie wiem, czy w ogóle będę miał siły w ogóle na rewanż ewentualnie z nimi. Więc póki co chyba na tyle. Do usłyszenia, na razie.